Witajcie kochani, tutaj AntsForever. Witam po długiej przerwie, jednak troszkę się u nas działo. Dzisiaj przedstawię przejście nowej kolonii do nowego formikarium. Formikarium może stare, nowe, jest trochę odświeżone. Tak, prezentowałem boczne. I do tego formikarium będziemy wpuszczać kolonię Formica Fusca. Tutaj w czerwonym. Tutaj są moje nigerki. Nigerki się trochę rozrosły. Zajmują z tyłu trzy dziurki już. W tej próbówce posiadam Camponotus ligniperta. Niestety z przyczyn chorobowych najprawdopodobniej została tylko królowa. Ale za to posiadam jeszcze parę jajek. Całkiem możliwe, że się kolonia odrodzi. A tutaj mamy nasze mysorki. Kurczę, coś się z ostrością stało. O, teraz łapał. Tak. Coś nie łapie ostrości. Formika, o proszę bardzo. Dość ładna. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt nawet jaj. Więc więcej za chwilę. Teraz połączę próbówkę z tym oto wężykiem, który prowadzi bezpośrednio do gniazda. Muszę poczekać jeszcze, aż morówki trochę zejdą z waty. Dobra, chyba jest. 3, 2, 1, start. Idzie pierwszy zwiadowca, ale się cofa. Ciekawe, ile im zajmie przejście. Drugi zwiadowca przeszedł kawałek i znowu się cofnął. Tak się komunikują. Idzie odważna. Idzie. A może jednak nie.
Może to trochę potrwać. I mamy pierwszą. Kolonia może ta posiadać więcej niż jedną królową, z tym, że pozostałe królowe są troszkę mniejsze niż ta główna królowa. Według niektórych źródeł kolonia może liczyć od 500 do 2000 robotnic. Proszę bardzo, widzimy poruszenie. Już dużo więcej mrówek się interesuje przejściem. Kolonia ta jest z rójki z 2016 roku. Jest około 10 robotnic, kilkanaście lub kilkadziesiąt jaj. I wydaje mi się, że jest jedna, może dwie królowe, chyba że jedna z robotnic tak bardzo wyrosła. Właśnie mogłyby to być wyrośnięte robotnice, a może to być właśnie mniejsza królowa. Nie jestem do końca pewien. Zobaczymy. Nie ma po miłostości, bo było fatalne światło. Teraz jest dużo, trochę lepsze światło i już mamy ostrość lepszą. To jest królowa u góry. Mamy pierwszą robotnicę w gnieździe. Dość szybko to trwało. O, na całe 10 minut ma filmik, więc powiedzmy około 6 minut. Gniazdo jest zrobione z itonga. Zobaczymy, czy dołączy reszta. Tu są jeszcze w przejściu, są jeszcze dwie inne. Proszę bardzo, spija wodę. Jest piękna. O.
Mam nadzieję, że ten dzień przyjdzie. Nie, na szczęście nie. Bym musiał zamykać jakoś szybko. Bo generalnie gniazdo jest. Arena jest od góry otwarta. Dla bezpieczeństwa stosuję zamknięcia w postaci pokrywki, by nie uciekły, ale wydaje mi się, że w przyszłości będę smarował wazeliną. Robotnica sprawdza wszystko. Wydaje mi się, że szuka wyjścia i powinna je zaraz znaleźć. Żeby powiadomić resztę. Kolonii, co się dzieje? Wracamy za chwilę. Kolejne robotnicy dołączyły. Sprawdzają gniazdo. Jak widać, gniazdo od góry, od boku jest trochę nawodnione i od dołu na całej długości. Coś tak się rozdawało. Jednakże mam nadzieję, że znajdą wyjście do mnie. O, proszę bardzo. Znalazło sobie, więc całkiem możliwe, że pójdzie powiadomić resztę kolonii i za jakiś czas znowu kolejne mrówki dołączą. Tu widzimy kolejne poruszenie. W międzyczasie przygotowałem pokarm dla lasu Niger. Jest to kawałek mojego karaczana tureckiego. I zobaczymy, czy będą chciały coś zjeść. Mały popłoch. Mrówki się strasznie płoszą, gdy ruszam szybką u góry. Wpadają w panikę wręcz. Na razie nie ma. O, już jedna jest. Ciekawe, czy będę jej smakował. Skoro mączniaka jedzą, to chyba karaczana też. O. Teraz wchodzi na niego. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy mrówki wyleciały do środka. Zobaczymy. Za każdym razem, gdy podawałem im karaczana, praktycznie go nie jadły, ale podejrzewam to tym, że były najedzone. Zobaczymy tym razem. Chwilę przerwy i wracamy ponownie za chwilę. Wracamy z powrotem do Nigerek i proszę zobaczyć, jaki jest popłoch na arenie. Już dawno nie widziałem tylu mrówek tutaj. Jakiś tydzień temu zauważyłem, jak kolonia wciąga kawałki mącznika do gniazda, po czym w gnieździe dokończyła to, co zaczęła, i na drugi dzień zauważyłem, że wyrzuciła z gniazda pusty pancerz. Trochę się obawiałem, gdyż nie wiedziałem, czy zwrócą mi ten pusty pancerz, czy będę musiał to jakoś stamtąd wyciągać. No, na szczęście mrówki lubią czystość i zadbały o to, żebym mógł to usunąć z gniazda. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy ponownie. Proszę zobaczyć, jak się, można powiedzieć, że się rzuciły na ten kawałek. To potwierdza fakt właśnie, że kolonia lubi karaczana tureckiego i za niedługo
Będzie kolejny kamień. Teraz je trochę przygłodziłem, żeby zobaczyć, czy mi zjedzą kalaczana. Ostatnio tylko mączniaki, jak dałem kalaczana, to go nie chciały. Jeśli chodzi o tą kolonię, to zmieniłem trochę. Też nie chciały mi przychodzić. Mrówki sprawdzają każdą wolną szczelinę. Próbują się wepchać, no ma nie wszędzie, pomiędzy gazobeton a szkło. Próbówka jest w środku. Wydaje mi się, że to potrwa trochę dłużej niż zakładałem. Chociaż widzę, że niektóre mrówki trzymają już też jajka. Więc całkiem możliwe, że za niedługo będą się przenosić. Tu jest królowa. Właśnie, o, proszę zobaczyć. Takie są ciekawskie. Muszę zamknąć jednak, bo był jeden uciekinier właśnie. Sprawdzają wszystko. Wydaje mi się, że im będzie się podobać. Te rurki niebieskie to są wloty do nawadniania wewnątrz gniazda. Na razie w fazie testowej. W następnym formikarium będą lekko ulepszone. No nic, i tym akcentem na razie kończymy. Jeśli będzie coś się działo, a zdążę włączyć kamerę, to jak najbardziej Wam wszystko pokażę. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam AntsForever.